Witam kolejny raz w moim akwarystycznym pokoju. Dziś będzie trochę więcej do zrobienia, bo jak widać, te akwaria dwa zarosły gigantycznie. Trzeba to poobcinać, poprzesadzać. No, mchu raczej przesadzał nie będę, tylko go wytnę z uwagą na te ślimaczki. Przytnę go po połowie. Część tej roślinki zostanie po prostu tutaj wsadzona, tak jak z drugiej strony. No przynajmniej kosiary będą miały co zjeść, więc nie będę się martwił. A tak jak widać, wszystko nam tu z lekka rośnie lub jest objadane. To raczej wyżerają wszystko kosiary. No i to pędy już trzeba powyławiać. A do tego oczywiście dalsza walka z okrzemkami i cyjano. Jak widać, szyby są zapaskudzone dość mocno, ale woda jest przejrzysta. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda czyszczenie wody przez watę filtracyjną, ale to ustawię na statyw telefon i wyciągnę właśnie tą watę i włożę nową. A więc tak właśnie wygląda ułożona wata na górnej półeczce. I ja filtruję. No to zaraz zobaczycie. Hop, jak widać, jest tu dość sporo okrzemki, która właśnie wynosi się z akwarium. Zastanawiacie się może, dlaczego tak mało tej grona okrzemki jest na tej wacie. No ale powiem tak, że tą watę wymieniam codziennie, więc szczerze nie ma się tam co nagromadzić na tej wacie, no bo wymiana jest bardzo szybko, codziennie. Jak dolewam wodę, wymieniam sobie watę. Akurat w poniedziałek robię, że tak powiem, czyszczenie tygodniowe baniaczka. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tą właśnie watę filtracyjną. Filtr jeszcze tylko trzeba włączyć i będzie git. Co więcej, zmiany również dzisiaj w zbiorniczku będą. Pomijając to, że cyjano będę czyścił z góry, tak to wygląda. Ten koralowiec przy cyjano niestety nie otwiera się w ogóle. Ten z lekka się otwiera. Brarerium też się nie otwiera. Może tam jakiś od czasu do czasu jeden polip, no ale jest to stanowczo tego za mało. A co do Xenii, wygląda też nie za ciekawie. Dlatego będzie dzisiaj jedna zmiana, ale to wytłumaczę, co to za zmiana będzie dopiero po wyczyszczeniu zbiornika. Jak widać, zredukowałem tu prawie całkowicie mech i tą drugą roślinkę włożyłem glonojadą kokos. I tak to wygląda w tym akwarium po pracy. W tym akwarium, jak widać, wyciąłem znaczną większą część mchu. I też jest już troszkę czyściej. Korzeń tam ładnie pokrył się zielonym glonem. To w tym akwarium. W tym akwarium, jak widać, włożyłem szczepki z tamtego pierwszego akwarium tutaj i mi najprawdopodobniej zajmą się kosiary. One sobie je obskubią. Te roślinki dziurawe powyciągałem i tu też parę szczepków włożyłem. W tym akwarium, jak widać,
Plaga dino nadal jest. Część cyjano, które tu powstało, dino zostało przeze mnie wyczyszczone. Jak widać, większość tutaj, tutaj, tutaj. No i tu było dość sporo dino na piasku, więc to wessałem. Ze skał bardzo ciężko to dino usunąć. Upuściłem te 2 litry wody. Tu mnie czeka jeszcze podmianka. Zanim tu zrobiłem sobie testy, no zatwarzające one za bardzo nie są, bo jak widać PO4 jest podniesione, NO3 trochę spadło do ostatniego, CA też jest pochłaniane i KH dzięki temu też spada. I zaczynamy walkę z dino. Nie czekamy, aż to wszystko dojrzeje. Pierwsze co zrobimy, to zamontujemy taki mały falowniczek do tego akwarium. To z uwagi na to, że w tym miejscu, jak widać, mam Ksenię posadzoną. No ona już w ogóle się, można powiedzieć, nie pompuje, że tak powiem. A zauważyłem to dlatego, że po prostu nie ma tam ruchu wody. Ruch wody jest tylko, jakby to powiedzieć, po tej ścianie i zasys jest tam. Woda niestety z kaskady nie daje tam żadnego ruchu wody, dlatego ja sobie w tym momencie tutaj, w tym narożniku zamontuję kontr, powiedzmy, możliwość falowania wody, czyli założę sobie tutaj na tej ściance koło napowietrzacza mały falowniczek, który będzie przepychał właśnie wodę na tą właśnie Ksenię. Zobaczymy, czy to się poprawi temu koralowcowi coś czy nic. Co więcej, w koralach, jak widać, no nie widać, no bo niestety nie za bardzo mi to chce wyostrzyć przez szybę, ale ten koralowiec dość fajnie się rozrasta. Czyściłem go, więc jest pozamykany. Ten koralowiec chyba 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12 ma szczepków, tyle miała, ile ma. Ta sobie tu, można powiedzieć, też lekko wegetuje. Co zmian, brararium właśnie dość mocno się, przynajmniej to otwarło. To było czyszczone, jak widać. To się zamknęło i to było czyszczone. Tego nie czyściłem, bo jak widać jest dość mocno otwarte, więc nie ruszałem go, żeby sobie polipy polipowały. No i oczywiście ostatni zantus jest tutaj. Co do walki z dino, wyczytałem, że jest to nadmiar po prostu krzemianów. Więc kupiłem sobie taki oto absorbent. Fajny absorbent z siateczką. Nie wiem, na jak długo on wystarcza. Poczytam jeszcze instrukcję. Jest to taki oto drobny kamyczek. Ja go przepłukam najpierw jeszcze w RO, żeby trochę tego pyłu zmniejszyć. Potem wyciągnę z filtra, myślę, tylko z tej komory ten kamień, który jest tutaj. Ja sobie go wyciągnę i potem zamiast tego kamienia zasypię sobie woreczek i wsadzę ten absorbent. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Myślę, że może coś to pomóc. Miejmy nadzieję, że się uda przynajmniej trochę tego dino ograniczyć i w końcu to ten zbiornik kiedyś dojrzeje. A więc ja zabieram się za resztę prac i widzimy się już na końcu, jak wszystko będzie gotowe. No, akwarium gotowe. Woda zrobiona, jak widać, cyrkulator chodzi z góry. Wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy zobaczymy, czy to nic nie zobaczymy z tyłu. Czy tam ta Ksenia w ogóle jakoś się rusza? No, coś tam się rusza. I tak to wygląda. Żeby nie marnować, że tak powiem, bakterii filtracyjnych, nitrofiltracyjnych, włożyłem również poprzedni wkład do kolejnej siateczki i umieściłem, jak widać, tutaj w akwarium. Dzięki temu te bakterie
dalej tam jakieś tam będą żyć. I zobaczymy, no w sumie w następnym tygodniu, czy sytuacja się jakoś poprawi z tym brązowym paskudztwem tutaj. Miejmy nadzieję, że tak i że będzie to już, o niebo, lepiej wyglądać. Jak widać, korale powolutku się otwierają. No ale ten troszeczkę brararium się zamknął już, ale myślę, że tym razem będzie wszystko w porządku, więc widzimy się w kolejnym filmie z tego akwarium. Oczywiście myślę, że będzie to za tydzień, a więc tyle. Do zobaczenia. Również zachęcam do subskrypcji kanału, klikania łapeczki w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, oczywiście łapeczki w dół. Jak również zachęcam do komentowania i dzielenia się ze mną własnymi spostrzeżeniami w swoich morskich akwariach. Trzymajcie się i cześć.